Super tenisie omówimy dziś sobie. Superstar Iga Świątek w WTA Finals. Czy faktycznie było super, czy tylko poprawnie? To będziemy sobie dzisiaj dokładnie omawiać. Przemek Ofiara, witam was wszystkich bardzo serdecznie wspólnie z Michałem Chojeckim. Cześć, Michał. Dzień dobry, cześć. Było super, było poprawnie, było dobrze. Jak ty to widzisz, jeśli chodzi o mecz Świątek Krejcikowa w trzech setach wygrana Polki? Znaczy super, jest na pewno wynik pozytywny, że Iga po tak długiej przerwie wygrała no, tak ważne spotkanie. Natomiast no, tak super, jeżeli chodzi o poziom gry, to nie było. No, nie ma co się oszukiwać. Iga ten mecz zaczęła słabo, no może nie bardzo słabo, ale słabo, tak nerwowo. I to sama podkreślała, no jednak duże znaczenie miało to, jaką długą przerwę miała w grze. Ona no, podkreślała to, że jednak ten taki stres meczowy, te emocje związane z rywalizacją już na korcie o stawkę, to było coś takie, od czego ona się odzwyczaiła. Jednak tak jak mówiła, że na treningach czuła się doskonale, grała jakoś tak płynnie i to tutaj, kiedy już ta rywalizacja się zaczęła taka na poważnie, to jednak tej takiej praktyki meczowej zabrakło i przede wszystkim dużo błędów, zwłaszcza ze strony forehandowej. Ja myślę, że na to miał wpływ po pierwsze to, o czym właśnie Iga mówiła, o czym ja przed chwilą też powiedziałem, że właśnie ten brak praktyki, że jednak tak długa przerwa, no 2 miesiące to jest naprawdę bardzo dużo. Takie zardzewienie jakby. Tak, no ona nawet powiedziała, że się tak czuła rusty, czyli że zardzewiała. Natomiast też ja myślę, że warunki. W poprzednim programieśmy mówili, że te warunki powinny być dobre dla Igi, bo takie były pierwsze doniesienia, że ta szybkość ma być taka średnio szybka. Natomiast później jakby panie tak po kolejnych treningach te doniesienia już tak troszkę ewoluowały, jeżeli chodzi o ocenę tych warunków, bo po pierwsze bardzo duży wpływ na tempo i w ogóle na to, jak ta gra się toczy, ma to, że panie grają na wysokości ponad 600 metrów nad poziomem morza, czyli w podobna wysokość jak w Madrycie. Ja pamiętam, jak jest w Madrycie, że jednak to rozrzedzone na takiej, no się wydaje 600 metrów, to nie jest dużo, ale to jest naprawdę, to jest różnica. To powietrze jest bardziej rozrzedzone, ten opór powietrza jest mniejszy, przez co piłki po prostu mknąc przez to powietrze nabierają dużo większego przyspieszenia, trudniej jest kontrolować. Dużo bardziej takie warunki promują zawodniczki, które serwują bardzo szybko i płasko. No i Iga z tym takim brakiem praktyki meczowej i również przy tych takich właśnie szybkich warunkach, no miała z tym duże problemy, właśnie ten forehand, no nie miała kontroli nad uderzeniem, ona mówiła, że bardzo miała małą kontrolę nad uderzeniami. I ona praktycznie no, nie grała, tak jakby nie próbowała realizować jakiejś taktyki, tylko po prostu głównie się skupiała na tym, żeby nie psuć, co jej sprawiało problemy. No i trzeba podkreślić, że Barbora Krejcikowa zagrała lepiej niż się spodziewałem, bo jednak ta jej forma była wielko niewiadoma, ona miała problemy zdrowotne ostatnio, jednak ta jej forma była no, niska, przegrywała takie mecze, dość szybko odpadała z kolejnych turniejów, w ogóle mało ostatnio grała. Natomiast no, wyszło takie jej doświadczenie i cwaniactwo. To jest zawodniczka naprawdę bardzo inteligentna, potrafiąca się świetnie dostosować taktycznie w trakcie przebiegu rywalizacji. I ona naprawdę bardzo mądrze, ten takie rozchwianie na początku, ten taki brak solidności Igi Świątek wykorzystywała. Umiejętnie atakowała właśnie forehand, czyli ten taki no, bardziej stronę podatną na błędy. Świetnie operowała slice'em, a wiadomo, że Iga ma często właśnie problemy z tymi takimi piłkami zagrywanymi głęboko z niskim kozłem. Naprawdę no, to trzeba podkreślić, że Czeszka bardzo inteligentnie jakby wykorzystywała ten taki no, gorszą dyspozycję Igi. Był moment w tym spotkaniu, że można było powiedzieć nawet, że ta Krejcikowa jest blisko pokonania. Oczywiście. Wygrany pierwszy set i w drugim łeb w łeb. Dopiero Iga Świątek to wygrana 5-7. Ja myślę, że ten drugi set obudził Widzę Świątek, no, tego znaczy, potwora tenisowego. Łeb w łeb to było pod koniec meczu, natomiast drugi set się zaczął fatalnie dla Igi. Ona, tak. W zasadzie najgorszy moment w tym meczu to był właśnie początek drugiego seta, gdzie ona bardzo szybko przegrała 3 gemy, w tym 2 przy własnym podaniu, popełniając bardzo dużo błędów i
No i wydawało się, że naprawdę Iga była coraz słabiej. Było właśnie 4-6-0-3 z podwójnym przełamaniem, no ale wtedy właśnie Iga jakoś potrafiła wrócić do tej gry. Ona tak jak powiedziała, że cieszy się, że wygrała, bo wróciła w tym meczu z bagna, więc takie no bardzo tak obrazowo jakby podsumowała to, co się wydarzyło. No ale, ale naprawdę czapki z głów, no tak się mówi, że prawdziwe mistrzynie się poznaje po tym, że potrafią wygrać nie wtedy, kiedy wszystko się układa po myśli, tylko właśnie wtedy, kiedy jest ciężko, kiedy trzeba o to zwycięstwo walczyć, pokonując jakby przeciwności, rozwiązując różne problemy na korcie. Iga sobie właśnie z tym dobrze poradziła, natomiast no też po pierwsze dużo lepsza gra w drugim secie, właśnie od połowy tego seta. Świetny serwis, aż 10 asów, to naprawdę jak na Igę to jest bardzo znakomita statystyka. Rzeczywiście ten pierwsze podanie dobrze funkcjonowało. Czy w tym widać już sznyt Wima Fiseta, czy to jeszcze za dużo powiedziane? Znaczy, no Iga mówiła, że oni aż tak jakichś takich technicznych nowinek jeszcze nie wprowadzali, że jakby no, dyskutowali dużo o tenisie, natomiast no, głównie jakby pracowali nad zbudowaniem formy na ten turniej. Natomiast już takie techniczne nowinki, jakieś zmiany w grze Igi, to Iga no, podkreśla kilka razy w różnych wywiadach, że na tym dopiero będą pracować po sezonie, w tym okresie przygotowawczym, który, no, co warto podkreślić, będzie wyjątkowo krótki, bo jeżeli Iga w tych rozgrywkach reprezentacji Polski w finałach Bliźnięki Cup będzie grała długo, to naprawdę będzie miała bardzo mało czasu między początkiem jednego sezonu, a... No, Australia zaraz, tak. No, między jednym sezonem a drugim, tak. Natomiast no, wracając do tego meczu z Krejcikową, no też na pewno trzeba podkreślić to, że Barbora już w trzecim secie, już widać było pod koniec drugiego też, że ona opadła z sił. No, tak. Widać było, że coraz gorzej pracuje na nogach, coraz częściej się spóźnia do uderzeń, też się troszkę łapała za pleca, właśnie z plecami miała problemy i dużo popełniła podwójnych błędów serwisowych, które też to ułatwiały, no to trzeba podkreślić Idze przełamywanie Czeszki w kolejnych gemach właśnie serwisowych Krejcikowej, a wcześniej z tym były problemy, naprawdę Barbora w trudnych momentach świetnie serwowała, broniąc breakpointów, zwłaszcza właśnie w tej pierwszej partii. We wtorek, nie wcześniej niż o godzinie 16, mecz Iga Świątek Coco Gauff. Jak patrzy się na head-to-head, no to faworyt jest jeden. 11-1 wygląda statystyka. Natomiast patrząc na Igę w pierwszym meczu i Coco w pierwszym meczu, można mieć już pewne wątpliwości. Tak, no, porównując formę w tych pierwszych meczach, to myślę, że naprawdę można się spodziewać ciężkiego boju. Ja bym nie chciał tutaj uprawiać jakieś czarnowictwa, że ojej, tu będzie ciężko i tak dalej. Natomiast ja się naprawdę spodziewam ciężkiego boju i naprawdę, tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, nie sugerowałbym się przesadnie tym bilansem właśnie 11-1 na korzyść Igi Świątek, bo raz, że Iga rzeczywiście tą formę dopiero no jakoś powoli buduje, a też czasu ma na to mało po tej długiej przerwie, a dwa, że Coco naprawdę ostatnio prezentowała się bardzo dobrze właśnie. Po US Open naprawdę złapała bardzo wysoką formę. No, wygrała turniej w Pekinie, w Wuhan, przegrała dopiero półfinale w takim szalonym meczu z Aroną Sabalenką, gdzie naprawdę długo się wydawało, że wygra to spotkanie. Natomiast po prostu no, wróciły te stare demony Coco w postaci tych podwójnych błędów serwisowych i to tak naprawdę zaważyło na wyniku tej rywalizacji z Aroną Sabalenką. Natomiast Coco naprawdę jest w dobrej formie. Przede wszystkim no, zwiększyła solidność forehandu poza właśnie tymi takimi momentami zapaści, dużo lepiej serwuje. No, no, zmiana szkoleniowca na tego Daly'ego naprawdę podziałała bardzo dobrze. Ten efekt nowe miotły zadziałał, ale też Coco otwarcie mówi, że jednak te techniczne nowinki nawet tam trochę majstrowali przy chwycie rakiety, który Coco też ma taki, no, nie aż tak ekstremalny jak Iga, jeżeli chodzi o ten taki właśnie grip, ten taki zachodni, ale to jest też taki właśnie chwyt rakiety pozwalający jej generować te takie topspinowe rotacje, ale przez to właśnie Coco, tak jak Iga, ma często właśnie problemy z solidnością, też często właśnie popełnia sporo błędów ze strony forehandowej, co Iga właśnie często wykorzystywała w tych meczach z Coco, właśnie atakując tą stronę forehandową i to też duża rotacja Igi, którą ona dodaje, jeszcze bardziej jakby utrudniała grę Coco. No zobaczymy, bardzo jestem ciekaw, ale ja naprawdę myślę, że to będzie ciężki mecz, dużo cięższy niż większość tych meczów. I też kluczowy będzie, myślę, że serwis obu tenisistek. Ja pamiętam, że ta jedyna porażka Igi z Coco
to była w Cincinnati, na takim bardzo szybkim korcie rok temu chyba, tak. To było wtedy, kiedy Coco seryjnie wygrywała te mecze na tych kortach, w tym American Swing, US Series. I pamiętam, że Iga po tym meczu podkreślała, że Coco jeszcze nigdy tak dobrze przeciwko niej nie serwowała, jak w tym spotkaniu. I to miało bardzo duże znaczenie i myślę, że teraz też również w tych warunkach, o których ja mówiłem, przy tej takiej wysokości ponad 600 metrów nad poziomem morza i też te piłki są takie bardzo lekkie, co wszystkie zawodniczki grające w Riyadzie podkreślają. Tutaj naprawdę ten taki mocny, płaski serwis Coco może tutaj być kluczowy, więc to jak Coco będzie serwowała, myślę, że będzie miało bardzo duży wpływ na przebieg rywalizacji. Jeszcze może podkreślmy to, że ten kort z meczu Iga Krejcikowa będzie wyglądał zupełnie inaczej niż kort na meczu Świątek Coco, bo po prostu się wyciera i jest szybszy. Tak, to nawet Iga teraz mówiła po meczu z Barbarą Krejcikową. Zawsze tak jest, że te korty takie budowane docelowo w halach widowiskowych na jedną imprezę, tam jest układane, są te warstwy, potem jest ta farba i od tego, jaka jest ta farba, często zależy szybkość tych kortów. I często jest tak, że po prostu te korty nowe, takie właśnie budowane na ten turniej, w trakcie tych i treningów i kolejnych meczów one się ścierają, robią się coraz szybsze. No i tak Iga nawet mówiła, że te korty robią się coraz szybsze, że wcześniej nawet nie mogła wykonywać tych swoich słynnych wślizgów, które na hardzie, jak wiadomo, często robi, aż to takie piszczenie tych butów Igi jest takie charakterystyczne. Tutaj mówiła, że na początku miała z tym problemy, a teraz coraz łatwiej się ślizgać. No i też właśnie wpływ na to ma to, jak się zachowuje ta farba pod wpływem. Po prostu no, ona się zużywa, te korty się zużywają. Dlatego ta rywalizacja też trochę innym rytmem się toczy i no, jest po prostu coraz szybciej, co jak wszyscy fani Igi Świątek wiedzą, jednak im szybszy jest ten hard, tym dla Igi jednak gorzej. Ciekawe jest też to, że to będzie starcie, mówię o meczu Igi z Coco, starcie dwóch aktualnie najbogatszych tenisistek na świecie. Najlepiej zarabiające tenisistki to wszystkie te takie kolejne rankingi, właśnie najlepiej opłacanych tenisistek. Magazynu Forbes, ale też innych z tych serwisów zajmujących się właśnie tym szacowanym zarobków, no to zgodnie podkreślają, że Iga z Coco są najlepiej zarabiającym tenisistkami, co godne podkreślenia właśnie biorąc pod uwagę nie tylko te zarobki na korcie, bo tutaj Iga zdecydowanie dominowała w ostatnich latach, ale właśnie też jeżeli chodzi o wpływy z kontraktów reklamowych, Coco tutaj dużo więcej zarabia. No wiadomo, że wpływ ma na to i narodowość, jest to Amerykanka, a tam wiadomo, ten rynek jest niesamowicie ogromny. Te firmy amerykańskie biją się kontrakty z Coco, między innymi właśnie New Balance i tam też kilka różnych firm, Head. No dużo ma tych kontraktów reklamowych i rzeczywiście na tych reklamach dużo lepiej zarabia i, no i Iga z Coco, nie pamiętam dokładnie, ale tak łącznie właśnie i premie i wpływy z reklam zarabiają tak po około 25 milionów dolarów rocznie, a taka Arena Sabalenka, która ma wyniki zbliżone do Igi, ostatnio nawet lepsze, no jest zdecydowanie z tyłu właśnie, jeżeli chodzi o te wpływy z kontraktów. Sabalenka, wspomniałeś o niej właśnie. I tym byśmy zakończyli już taki bardziej okołotenisowy temat, okołotenisowy wątek, no bo fascynująca jest ta ewolucja relacji Igi Świątek z Areną Sabalenką od takich nieprzyjaciół, bym powiedział nawet, one się niespecjalnie lubiły jeszcze jakiś czas temu, do psiapsiółek, które dzisiaj uśmiechają się, przytulają się i sobie robią wspólne sweet focie. Tak, znaczy ja bym tak, może nie przyjaciół, to bym, myślę, że to jest za mocne słowo, natomiast ja pamiętam rok temu, tak jesienią chyba po US Open, w jednym z wywiadów właśnie z Igą Świątek, które miałem okazję przeprowadzić, to no właśnie zadałem Idze pytanie o te relacje z Areną i ona powiedziała otwarcie, że rzeczywiście one się nie przyjaźnią, że ona nigdy nie miała potrzeby jakoś nawiązywania jakichś bliższych relacji z Sabalenką, że też rzadko trenują. One się zawsze szanowały, to nie było jakiejś takiej wrogości, ale rzeczywiście też ta ogromna różnica charakterów, co też Iga wtedy właśnie podkreślała, no miała wpływ na to, że między nimi jakoś nie nawiązała się jakiejś takiej nić sympatii, natomiast teraz rzeczywiście, no mniej więcej myślę, że takim przełomem była ta końcówka już poprzedniego roku w Cancun, już widziałem, że i przy okazji tego organizacyjnego chaosu i też w trakcie tych takich no, nie najlepszych relacji z władzami WTA, kiedy panie zgodnie
próbowały walczyć o te swoje prawa po tych nowych nowinkach właśnie w przepisach, to widać było, że te relacje tak się trochę ociepliły, a w tym roku już naprawdę widać było, że panie tak, no, ja nie będę tutaj jakoś kreował, że one się jakoś, że to są przyjaciółki, bo tak nie jest, no, nie ma się co oszukiwać, to nie jest tak, że to są jakieś wielka przyjaźń, ale po prostu jest taki szacunek i też taka, no, sympatia widać było. No i rzeczywiście to takie, to co się teraz wydarzyło, po pierwszy trening. Ja myślę, że mógł mieć na to wpływ postać w imię Fiseta. Ja tak naprawdę nie znam kulisów, ale samo to, że Iga z Aryną nigdy, znaczy może nie nigdy, ale bardzo dawno temu ostatni trening miał Iga, nawet sobie za bardzo nie potrafiła przypomnieć, kiedy to miało miejsce, chyba 2022 albo jeszcze dawniej, nie pamiętam. Natomiast no, teraz nagle umówiły się na wspólny trening, no i Aryna Sabalenka postanowiła skorzystać z okazji i po prostu zapytała Igę, czy by nie nagrały wideo na TikToka. No i Iga tak TikTok się zawsze usztywia, no bo Iga sama mówi, że ona jednak to akurat to medium społecznościowe nie jest. Nie jest takim, no, medium, w którym ona się dobrze czuje, że jednak preferuje te takie, no, Twitter, Instagram, te takie formy przekazu tego typu, no ale zgodziła się i panie nagrały taki bardzo przyjemny, krótki film, który, no, wywołał taką ekscytację wśród fanów jednej i drugiej, no bo rzeczywiście wyglądało, jakby to były takie dwie psiapsiłki wygłupiające się razem, śmiejące się do rozpuku, że rzeczywiście efekt tego, tej takiej, no, tych zabiegów Aryny Sabalenki i Igi też jako tej takiej bohaterki tego wideo naprawdę było bardzo sympatyczne. No ale podobno Iga Świątek Sabalence telefon rozbiła. Myślisz, że faktura przyjdzie za zbitą szybkę? Nie, faktura raczej nie przyjdzie, ale rzeczywiście był taki moment, że takie przejście tak zwane, jak się te takie filmy montuje, Iga miała tak przydepnąć lekko stopą komórkę, no i troszkę ją poniosło i tak przydepnęła, że ta napara, tak zresztą widać na nagraniach, lekko uszkodziła, no ale no, Iga tam się lekko przeraziła, zaczęła przepraszać, a Rena się uśmiała, że i tak już nowy model do niej jedzie, więc nie ma żadnego problemu. No rzeczywiście, no tak troszkę lekka wpadeczka była, ale myślę, że ogólnie bardzo sympatyczne obrazki. Zresztą to nawet potem fajnie komentowały, że Arena i Iga zgodnie mówiły, że jakby wcześniej nie miały tak okazji, żeby jakoś tak wspólnie spędzić razem czas i że to fajnie, że miały teraz właśnie też sposobność, żeby pokazać kibicom, że się dobrze dogadują, że się naprawdę fajnie, no, że się szanują i tak naprawdę nie ma żadnej wrogości między nimi, są takie bardzo poprawne, fajne relacje. A to też chyba fajna promocja tenisa, tak, myślę, że, tak. Że nie tylko rywalizacja na korcie, ale te panie są sympatyczne i ten TikTok trochę niedoceniany być może przez Igę Świątek, natomiast jedna z popularniejszych platform. No, myślę, że to też wynika z takiej trochę specyfiki i osobowości Igi. No, Iga po prostu w TikTok, to myślę, że jest taki bardziej taki właśnie showmanów, takich ekstrawertyków. Tak. Coco na przykład uwielbia TikTok. Ona tam po prostu wrzuca na potęgę tych różnych filmików. A Iga raczej jest taka bardziej stonowana, bardziej taki umysł analityczny, introwertyczka. To myślę, że tak po prostu mniej pasuje do jej osobowości. Tak jest. Ta forma przekazu i kontaktu z kibicami, że tak powiem. Niech nam wybucha na korcie, Iga. Iga Świątek, świetną grą. Michał, dziękuję bardzo za dzięki dzisiaj. Bardzo. Dziękuję również wam, a może przede wszystkim wam. To był Super Tenis. To był nasz cykliczny program o tenisie. Wrócimy już po meczu z Coco Gauff, który sobie podsumujemy. Tymczasem bardzo was proszę o subskrybowanie naszego kanału Super Express Sport na YouTubie. Twórzmy naszą społeczność Super Express Sport. Łapki w górę, to też nam się bardzo przyda. Zaznaczajcie dzwoneczek, bądźcie z nami. Bądźcie Super Express z Super Express Sport. Przemek Ofiara. Do zobaczenia, dobrego dnia.